Panie marszałku, Wysoka Izbo, sprawozdanie pana rzecznika, właściwie informacja o działalności jego urzędu jest dokumentem bardzo szczegółowym, zawiera 353 strony. Warto je przeczytać, ponieważ, mówiąc najkrócej, stan przestrzegania praw dziecka w Polsce stanowi o naszym rozwoju cywilizacyjnym. I muszę powiedzieć, że te 24 965 spraw zgłoszonych i rozpatrzonych przez pana rzecznika, 102 wystąpienia generalne do ministerstw i organów państwa, 220 przystąpień na prawach prokuratora do prowadzonych postępowań sądowych w sprawie ochrony praw dziecka, przystąpienie do wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego, samodzielne wystąpienie do Sądu Najwyższego w sprawach praw dzieci, 267 kontroli w różnych miejscach, zarówno w szkołach, przedszkolach, żłobkach, instytucjach oświatowych, ale także w miejskich ośrodkach pomocy społecznej i w powiatowych centrach pomocy rodzinie. 20 spotkań ze środowiskiem prawniczym, w tym spotkania z 650 sędziami sądów rodzinnych w sprawie wspólnego zastanawiania się nad potrzebą zmian w kodeksie karnym, w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym po to, żeby chronić lepiej prawo dziecka. Stała współpraca z organami państwa, takimi jak sądy, właśnie poprzez te spotkania, stała i przecież ciągle obserwowana przez nas na żywo współpraca z parlamentem, gdzie nie tylko na każdą interwencję posła czy senatora, posłanki czy senatorki reaguje pan rzecznik natychmiast, ale także sam wnioskuje o konkretne zmiany prawa i bardzo dobrze podpowiada nam, w którym kierunku iść warto, żeby prawo dziecka było w Polsce lepiej chronione. Stała współpraca ze środowiskiem naukowym. Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi, także poprzez członków Rady Doradczej powołanej przy Rzeczniku Praw Dziecka, z którą to Radą Doradczą pracuje nad dalszym ugruntowywaniem także wchodzącego w życie nowego prawa i monitoruje, czy prawo, które już dobrze uchwaliliśmy, rzeczywiście dobrze działa wobec dzieci. Zasiadają w nim przedstawiciele najważniejszych wielkich organizacji pozarządowych zajmujących się prawami dziecka w Polsce. Przy ich pomocy i we współpracy zorganizowano 3 kampanie promujące prawa dziecka. Są Wiewiórki Julii, Wnuki w sieci, Rodzice przyszłości. Zorganizowano 17 spotkań i konferencji, w tym konferencji międzynarodowych promujących prawa dziecka, ale promujących także polską myśl pedagogiczną, z której mamy prawo być dumni i dumni jesteśmy, szczególnie wtedy, kiedy można mówić o tym, jak realizujemy myśl Janusza Korczaka, że dziecko nie ma dziecka, jest człowiek. Przewodniczenie Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka, gdzie także na tym międzynarodowym forum nowoczesność naszych rozwiązań w celu ochrony praw dzieci jest bardzo wysoko ceniona i prestiż Polski bezsprzecznie w tej dziedzinie rośnie. To wszystko, proszę państwa, przy niespełna 10-milionowym budżecie, jakim dysponuje urząd pana ministra Marka, proszę, Michalaka, i przy 58-osobowej obsadzie etatowej. To naprawdę wielka praca, która w roku 2012 została wykonana i co do której oceny po blisko 4-godzinnej dyskusji na połączonych komisjach, na posiedzeniu połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny, tylko 4 z kilkudziesięciu głosów były głosami krytycznymi. Muszę powiedzieć, że te krytyczne głosy dotyczyły takiego oto stwierdzenia, że nieskutecznie działa pan rzecznik, ponieważ nie zmienia prawa. Padł nawet wniosek o odrzucenie tej informacji. Sprawy proceduralne zostały wyjaśnione zgłaszającej ten wniosek pani poseł.
że instytucja, jaką reprezentuje pan minister Marek Michalak, to instytucja konstytucyjna niepodległa parlamentowi. Wobec tego zapoznajemy się tylko z informacją, którą nam składa, natomiast nie oceniamy jej. Wniosek ten nie mógł zostać rozpatrzony. Był też wniosek krytyczny dotyczący, nie wniosek, tylko stwierdzenie krytyczne, że w sposób niesatysfakcjonujący według posła mówiącego o tej sprawie przystąpił pan rzecznik praw dziecka do pojedynczej sprawy, jednej, przypomnę, z blisko 25 tysięcy, a sprawa dotyczyła likwidacji jednej ze szkół. Jak powiadam, na kilkadziesiąt osób biorących udział w dyskusji były to tylko cztery krytyczne głosy. Jedna z nich dotyczyła także organizacji pozarządowej, według której przystępowanie do rzecznika do rozstrzygania spraw związanych z dzieckiem w okresie prenatalnym jest niewystarczające. Organizacja ta narzekała na brak spotkań z rzecznikiem, co na bieżąco dementował także pan rzecznik, ale członkowie Rady Doradczej biorącej udział, myślę tu o autorytetach najwyższej próby. Pozostałe głosy, poczynając od osobistych podziękowań za osobistą natychmiastową reakcję Urzędu Rzecznika, poczynając przez takie, które mówiły, że sposób prowadzenia tego urzędu został podniesiony do tak wysokiego standardu, że firmują taki sposób prowadzenia działań ludzie szanowani, ludzie z autorytetami, ludzie, którzy dzisiaj naukowo także zajmują się pracą nad nową myślą pedagogiczną. Mówiono także o tym, że sposób prowadzenia tego urzędu, bezpośredniość pana rzecznika, przystępność do niego, uśmiech, który ma na co dzień oraz order uśmiechu, który cały czas nosi w klapie, także świadczy o wielkiej pasji, z jaką nie tylko pan minister, ale wszyscy jego pracownicy pełnią ten urząd. Mówiono także o tym, że to jest nowa jakość pracy w urzędzie. W urzędzie, organie państwa. I myślę, że 60 tysięcy dzieci, które miało okazję spotkać się z panem rzecznikiem osobiście w ciągu tego 2012 roku, to jest powód, dla którego rozpoznawalność tego urzędu wynosi 82% badania CBOS-u. A zaufanie rzecznika od momentu, kiedy objął tę funkcję w roku 2006, niekoniecznie pana Marka, ale zaufanie do tego urzędu z 47% w ciągu ostatnich lat wzrosło do 57%, natomiast brak zaufania z 22% do 11%. Panie ministrze, na pana ręce były składane podziękowania wszystkim osobom, które w ochronę praw dziecka w Polsce włączają się dzięki pana entuzjazmowi, pana pracy. Na pana ręce chcemy złożyć serdeczne podziękowania za taki sposób ochrony praw dzieci w Polsce. Jestem przekonana, że dla nas mapa, którą pan bardzo szczegółowo omówił, mapa przestrzegania praw dziecka, jest tą mapą, którą w parlamencie my wszyscy parlamentarzyści powinniśmy realizować. Bardzo dziękujemy za taki sposób sprawowania urzędu. Dziękuję panu. Dziękuję.